27 grudnia. Do czego dążysz? Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. 1 Koryntian 10:31. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. List do Kolosan 3:17. Kiedy wstajesz rano kolejnego dnia, co mówisz sobie o nadziejach na ten dzień? Gdy myślisz o całym dniu, o jego początku i końcu, co chcesz, aby się wydarzyło w twoim życiu? Jeśli mówisz, nawet nie myślę w ten sposób, po prostu wstaję i robię to, co mam do zrobienia, to odcinasz się od podstawowego środka łaski i źródła przewodnictwa, siły, produktywności i radości. Biblia, uwzględniając ten tekst, całkowicie wyraźnie mówi, że Bóg chce, abyśmy świadomie zmierzali do czegoś znaczącego każdego naszego dnia. Bóg objawił nam swoją wolę, abyśmy wstając rano nie dryfowali bez celu przez cały dzień, pozwalając, aby same okoliczności dyktowały nam, co mamy robić, ale abyśmy dążyli do czegoś, abyśmy skupili się na jakimś celu. Mówię tu o dzieciach, nastolatkach i dorosłych, wolnych, żonatych, wdowach, matkach, ludziach wszelkiego fachu i zawodu. Bezcelowość jest podobna do braku życia. Martwe liście na podwórku mogą przemieszczać się bardziej niż cokolwiek innego, bardziej niż pies, bardziej niż dzieci. Wiatr zawieje tutaj i one polecą w tę stronę. Wiatr zawieje tam, one polecą tam. Obracają się, odbijają się, podrygują, przyciskają się do płotu. Lecz nie mają żadnego celu. Są pełne ruchu i pozbawione życia. Bóg nie stworzył ludzi na swoje podobieństwo, aby żyli bez celu, jak martwe liście rozwiewane po podwórku życia. Stworzył nas, abyśmy dążyli do celu, abyśmy wyznaczali go na wszystkie nasze dni. Co jest twoim celem dzisiaj? Co jest twoim celem na nowy rok? Dobrym miejscem, by zacząć, jest 1 Koryntian 10:31. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.